Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników zawartych w drukach nr 2235 i 2247. Szanowni Państwo, niniejszy projekt ma na celu dokonania zmian w przepisach dwóch aktów rangi ustawowej. Pierwszy z nich to ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W ramach zmian w treści tej ustawy poprawiona została nazwa spółki Polskiej Grupy Energetycznej zawartej w artykule 13. Zmiana ta stanowi korektę błędu i nie budzi chyba żadnych wątpliwości. Druga ze zmian w treści niniejszej ustawy jest realizacją zgłaszanych przez stronę społeczną postulatów dotyczą one ustawowych wymagań wobec przedstawicieli pracowników wybieranych do organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Aktualnie wymagania te są tożsame do wymagań dla kandydatów na członków organu nadzorczego wymaganych chociażby przez Skarb Państwa. Po nowelizacji wybrani przez pracowników kandydaci na członków rad nadzorczych zwolnieni będą z wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej do spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymogu wykształcenia wyższego, czy też wymogu posiadania potwierdzenia złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Uważamy, że pracownicy powinni decydować w bardziej swobodny sposób, kto będzie reprezentować ich interesy w organach nadzorczych spółek, w których są zatrudniani. Ponadto wybór odpowiednich osób nie powinien być dla nich ograniczany poprzez wysokie wymagania, uzasadnione w przypadku przedstawicieli Skarbu Państwa. W naszej opinii pracownicy, którym zależy przecież na rozwoju spółki i sprawnym funkcjonowaniu zatrudnionych ich spółek, będą potrafili wybrać odpowiednie osoby do reprezentowania ich interesów. Kolejne zmiany dotyczą przepisów ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Zmiany te mają na celu rozszerzenie partycypacji pracowników podmiotów powstałych w wyniku komercjalizacji, a które działają obecnie w ramach struktury grupy kapitałowej. Wprowadzone zostały do przepisów zawierającego katalog definicji legalnych, definicji grupy kapitałowej, jednostki dominującej i jednostki zależnej. Są tożsame z definicjami zawartymi w ustawie o rachunkowości. Zasadnicza zmiana w przepisach ustawy o komercjalizacji dotyczy rozszerzenia uprawnień pracowniczych w zakresie wyboru członków rad nadzorczych na pracowników wszystkich spółek zależnych od spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, posiadającej jednocześnie status spółki dominującej. Uważamy, że tego typu zwiększenie uprawnień jest celowe dla okresu interesów pracowniczych w zmieniających się realiach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Dotychczasowy stan prawny, w którym pracownicy spółek zależnych w ramach grupy kapitałowej nie mieli możliwości partycypować w wyborze członków organów nadzorczych spółek dominującej, stawiał ich w gorszej pozycji w stosunku do pracowników rzeczonej spółki. Zmiana ta była również postulowana i popierana przez stronę społeczną. My, jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, do tego zdania się też przychylamy. Propozycja przepisów przejściowych zawarta w projekcie ustawy zakłada, że spółki dotknięte powyższymi zmianami omawianej ustawy będą miały 45 dni od wejścia jej w życie na dokonanie odpowiednich zmian w swoich statutach i innych aktach wewnętrznych. Od tego momentu stosować się wobec nich będą nowe przepisy dotyczące udziału pracowników jednostek zależnych w wyborze członków organów nadzorczych. Zauważyliśmy także potrzebę doprecyzowania treści nowego przepisu zawartego w artykule 14 ustępu 3 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. W związku z tym zgłaszamy stosowną poprawkę, która rozwiewa ewentualne wątpliwości odnośnie uprawnień pracowników grup kapitałowych, także do odwoływania ich swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera nowelizację w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa, uzupełnionym poprawką, o której wspomniano. Dziękuję bardzo.